Siemano widzowie, ja jestem Emil, witam was w kolejnym odcinku przeglądu cringe'u na polskim YouTubie. Odsyłaliście mi masę shortów, TikToków, filmów, dlatego powiedziałem sobie: kurde, muszę nagrać kolejny odcinek z tej serii. Pamiętajcie, by przed obejrzeniem zostawić łapkę w górę oraz strzelić w suba, jeżeli jeszcze jakimś cudem tego kanału nie subskrybujesz. No i zapraszam was do wspólnego odczuwania cringe'u, aż mrozi dzisiaj. I want this, your dog, babe, don't stop. Let's go party, drink your shot. Ja nie wiem, co się dzieje, nowy rok, nowy skok, czy to wszystko ma znaczenie? Empty. Empty. Niesamowite, zmazała E. Empty. Empty. Ale przekaz, widzowie. To miało tak genialny przekaz, że when Minecraft players look at your watch now. Zobaczmy to arcydzieło. Niesamowite. Boże, co to kurwa jest? To jest jakiś Minecraft chyba w Czarnobylu. Dosłownie tak. Widać, że ten gościu w Czarnobylu był. Boże, co za cringe. Co to było? Mówię, ta świnia z Czarnobyla, no nie mam pytań co do tego shorta. Wiele osób mi mówi: Emile, Przemek bez Games dalej nagrywa trend z Bambikiem. I szczerze, tego gościa miałem totalnie gdzieś, nie śledziłem tego, co on robi, ale faktycznie, podesłaliście mi linka do jednego z takich shortów. Short przed 7 dni. To jest dramat, kurwa. Jestem przerażony. Gdy odwiedziłem moją koleżankę, pomyślałem, że odwrócę jej uwagę i wypróbuję na niej hipnozę bandiksonowską. Ja pierdolę. To najnowsze odkrycie amerykańskich. Ja myślałem, że on z tym poważnie skończył. Moja koleżanka. Ile można to ciągnąć? Jednak coś poszło nie tak. O Jezu, zombie in real life. O, nie zje mózg. Muszę spierdalać. Spierdalam. Zombie mnie goni. Spierdalam. Gdzie można? Na twoim miejscu to przestałbym nagrywać ten trend, bo już nikogo to nie śmieszy. Dziękuję za uwagę. Mamy gościa, co je sobie Nutellę. O Boże, jeszcze ten autotune. Jak raperzy na koncertach. What the fuck? Ale o co tu chodzi? Że co, że on jest nim, a ten jest... Ja pierdolę, nic nie rozumiem, kurwa. Zamknij mordę z tym autotunem, przestań! Typowa mama, sprzątanie, parodia. Okej. Na Crazy'a. Ja pierdolę. Prania i tyle do sprzątania. Ale świetna przeróbka. Co jak co, ona śpiewa lepiej niż Blanka, nie? Już wolałbym tego słuchać niż oryginału. Bo ja sobie sprzątam solo. Nie, no to nie jest cringe'owe, to jest bardziej śmieszne, no zwłaszcza, że to naprawdę brzmi lepiej niż oryginał. Zastanawialiście się kiedyś, jakie jest marzenie typowej nastolatki? Teraz się przekonamy. A, czyli maskotka, tak? Pluszak. Kaczora białego kupić mi, wszyscy ją mają. No wszyscy ją ma... No właśnie, wszyscy to mają, ja też muszę mieć. Ty pikal. Dwa w jednym. Dobra, dostaniesz kaczkę. Poka tą kaczkę. Zobacz, jaka piękna kaczuszka. Ale świetna kaczka. I robi jeszcze kwa, kwa, kwa. O kurwa. Nie wiedziałem, że kaczka robi kwa, kwa, kwa. Myślałem, że to gęś. Mama versus tata. Ja? Mama? Nie? Nie? A ja chcę! Tato, kup mi piłkę! O, tato już z piłkami zapieprza, no właśnie. Uuu, ale widać, że luzacki ojciec. Wiecie, jest Essa, jest chill out. Nie sądziłem, że ktoś kiedykolwiek podeśle mi linka do shorta, który pochodzi od Norta. Ile kosztuje jedno jajko? 3 jajka, 1 po 15 zł. O kurczę, troszkę dużo. O kurczę, ja troszkę dużo. Panu mogę w promocji sprzedać jedno jajko po 5 zł. Ale deal. Okay, to w takim razie poproszę jedno. Jedno? Niesamowite. To trochę mi śmierdzi czajnikiem, no ale spoko. Proszę bardzo. Albo bardziej freezem. I pana jeszcze o tą trzecią. I trzecie też? No tak. O, dziękuję. Dziękuję. Dlaczego pan się tak cieszy? No proszę pana, kupiłem 3 jajka za cenę jednej. Ale sobie z tego doskonale zdaję sprawę, ale specjalnie daję panu najpierw dużą cenę, a później niską. Aha. Żeby pan wykupił wszystko, co miałem. Niesamowite. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle może mieć miejsce. Nord to jednak jest geniusz. To będzie kurwa mocne. Did you hear me fart? Zobaczmy to, Boże. O kurwa. Widać, że mak to jest jego typowa dieta. Jezu, jak on chodzi w ogóle, jak jakaś kaczka czy gęś? Ja pierdolę, ten brzuch co mu tańczy. Salsę. O, patrzcie, siada sobie, nie? Tutaj jedzonko pewnie z jakiegoś fast fooda, no wiadomo. Dobra, ja się boję, co to będzie dalej. To jest kurito? Jakieś kurwa... Ja pierdolę. Co się kurwa dziwisz, no spierdziałeś się, no niesamowite, po prostu brawo!
Nobla chcesz za to, że puściłeś bąka i to takie w ogóle śmieszne? No może dziesięciolatki będą się śmiać. Jeżeli szukaliście przepisu na domową pizzę, Dawid Czech przychodzi wam z pomocą. O, patrzcie. Fuj, to jak z tych memów. Ja pierdolę. Kurwa, co za obrzydlistwo. Ja bym tego nie tknął, ale smacznego, Dawid, smacznego. Ale smakują takie, taka skóra ze stóp. Że on to naprawdę zjadł. No w sumie jak wpierdalał kocią karmę, no to... Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że film wam się spodobał. Nie zapomnijcie o lajku, subie oraz odwiedzeniu moich social media, czyli Instagram, Snap, Discord. Wszystko znajdziecie tam w opisie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Wy koniecznie podsyłajcie kolejne TikToki czy shorty. Trzymajcie się, do zobaczenia.